Witam wszystkich serdecznie. Mamy październik, drugą połowę. Jest zimno i coraz zimniej, bo idzie zima, wiadomo. Dzisiaj w nocy było minus 2 w Krakowie. Teraz trochę cieplej, więc szron zniknął, ale generalnie jest zimno i żeby iść na rower, trzeba się ubrać. Bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli jest zimno tak w ogóle, to wcale nie znaczy, że ja nie mogę iść na rower. Tylko trzeba się po prostu odpowiednio ubrać. Dlatego szykuję się i zaraz idę na rower. Chociażby na godzinę, półtorej, żeby po prostu się przejechać i człowiek, żeby się poczuł lepiej w ten ponury jesienny dzień. Jesień, mniej słońca. Niestety. Meteopaci mają źle. W ogóle ci, których humor zależy od słońca, sytuacja fatalna dla nich, można powiedzieć. W tej chwili świeci, ale za chwilę przestanie świecić, bo znowu zajdzie za chmury słońce. Dzisiaj taka dyskoteka. Świeci, nie świeci, świeci, nie świeci, świeci, nie świeci. No i raz jest ciepło, raz lodowa. Ciepło, lodowa. Oczywiście na jesień mamy gorzej niż na wiosnę, bo w marcu to my mamy przyjemniej niż mieliśmy w lutym, a teraz w październiku mamy gorzej niż mieliśmy we wrześniu. No i to jest różnica. Musimy się przyzwyczajać, gwałtownie przyzwyczajać, ale tydzień, dwa, wszystko dla nas będzie jasne, oczywiste, znośne. Ajajaj, słoneczko zaszło. Od razu chłodniej się robi. W dodatku pochmurno. Szaro. Niefajnie. Trzeba było kurtkę ubrać od razu, bo zimno. Zwłaszcza jak się trochę szybciej jedzie. Jedziemy dalej. A propos promu, no i rejsu, który mnie tutaj czeka. To będzie krótki rejs, ale ostatnio przypomniałem sobie film Rejs Piwowskiego. Oglądałem go po raz enty. Bardzo fajny film. Myślę, że każdy z nas zna ten film. Kto może nie znać tego filmu? Ja! Te pierwsze jesienne jazdy, kiedy człowiek się musi ubrać grubiej, a w zasadzie więcej warstw na siebie nałożyć, szczególnie od pasa w górę, przynajmniej ja tak mam. Człowiek jest po prostu obłożony tymi warstwami, wprawdzie one są cienkie, ale dość obcisłe, no i ze 3, czasem 4. Można powiedzieć, że chwilami oddychanie jest utrudnione, jakieś takie gwałtowniejsze, trzeba się po prostu przyzwyczaić. Nie ma już tej letniej lekkości. Niestety. No nie ma rady. Po takim podjeździe, tutaj ja wiem, jakieś 2 kilometry może podjazdu, no człowiek musi być spocony. No nie ma rady. No. Tego się nie da uniknąć. Ale ważne jest, żeby teraz, jak tak stoję, nie marznąć, albo zjeżdżając nie doprowadzić do tego, że będzie mi zimno. No bo wtedy grozi choroba, szkoda później tych kilku dni na chorowanie. Dlatego ważne jest utrzymywać komfort cieplny. Ja teraz zapinam kurtkę szczelnie i w miarę jestem bezpieczny. I w zimie też ją stosuję, taką cienką, przeciwwiatrową, przeciwdeszczową kurtkę. Znakomicie się sprawdza. Tam pod spodem są warstwy cieniutkie, a na to leci też cienka kurtka. A teraz patrzę na autostradę A4, Kraków, Katowice tam, tamtą stronę. Jak widać, kolory gwałtownie zmieniają się na koronach drzew, a jeszcze tydzień temu byłem w lesie i były zielone. W porze jesiennej słodkości spożywam na zewnątrz, żeby utrzymać komfort cieplny. Gdybym poszedł do środka, tam byłoby mi za ciepło, wyszedłbym na zewnątrz, marzłbym. Znana miejscówka dla kolarzy, cukiernia Róża w Czernichowie.
Są gorsze warunki niż polska jesień, a nawet zima. Bo w zimie też czasem się da iść na rower, jak jest odpowiednia temperatura czy pogoda. Troszkę słonka i już człowieka ciągnie na zewnątrz i da radę zrobić tę godzinną czy dwugodzinną rundkę. Ale bywa gorzej. Upały, prawdziwe upały to jest gorsze niż nasze jesienie i zimy. Wtedy się w ogóle nie da jeździć. Z własnego doświadczenia wiem. Upał, tragedia. Prawdziwy upał taki, koło 40, dzień za dniem, to o Jezu, masakra. Na koniec dosłownie parę zdań na temat, jak ja się ubieram, kiedy idę na rower w jesieni lub w zimie. Ja jeżdżę na rowerze szosowym do temperatury powiedzmy plus 5 stopni. Na rowerze górskim do minus 1, 2, 3 dam radę iść. No i jak ja się ubieram? Jeśli chodzi o spodnie, ja nie lubię żadnych nogawek ani rękawków, więc kiedy nie da się już jeździć w krótkich spodenkach, ubieram spodnie długie, jesienne najpierw. To są spodnie, w których wytrzymam do temperatury jakichś 7 stopni ciepła, 8 może. Gdyby było chłodniej, to coś cienkiego pod nie ubiorę, jakąś jedną warstwę. Albo zakładam spodnie zimowe, w których wytrzymam w zasadzie do temperatury 0 stopni. Nie muszę niczego dodatkowego pod nie zakładać. Od pasa w górę, no to ubieram się na cebulkę. Najpierw leci potówka, letnia potówka. Ta siateczka pozwala oddzielić pot od skóry. Na to idzie odzież termiczna, przepraszam, termoaktywna, bo są dwa rodzaje odzieży. Odzież termiczna to jest raczej gruba, luźna, taka na mniejszą aktywność, na przykład na spacer. Ona utrzymuje komfort cieplny na jednym poziomie. A ja zakładam odzież termoaktywną, cienką, obcisłą, która podnosi komfort cieplny w trakcie użytkowania. Jedną taką odzież zakładam na potówkę lub dwie, w zależności od temperatur. Na to idzie jakiś softshell, powiedzmy jesienno-wiosenny, plus dodatkowo, jeśli jest taka potrzeba, letnia, cienka kurtka przeciwwiatrowa, przeciwdeszczowa lub kamizelka, też w zależności jakie są warunki. No i to wszystko w zasadzie. Dzięki takiemu ubiorowi mogę jeździć, jak powiedziałem, nawet do minus 1-2 stopni na rowerze górskim w lesie, gdzie nie ma wiatru, a na zewnątrz, na szosie do jakichś, mówię, 5 stopni mniej więcej. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!